Jest wtorek, 4 sierpnia, to są wiadomości nowego dziennika Aleksandra Sławisz. Witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu powiemy o tym, że Polonia w Poughkeepsie walczy o swój kościół. Mowa będzie też o tym, że Ameryka ma swoją Grecję, czyli Puerto Rico, oraz o robocie, który wyruszył w kraj, by badać, czy może zaufać ludziom. Po prawie 2 latach od wystawienia na rynek ekskluzywna polska sala bankietowa na Greenpointie, czyli Polonez Terrace, gdzie przez lata Polonia bawiła się na ślubach, chrzcinach i wielu innych uroczystościach, znalazła nowego właściciela. Nabywca kryje się pod nazwą WRE Brooklyn Purchaser LLC. To firma z siedzibą na Williamsburgu. Do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży doszło w połowie lipca. Z informacji uzyskanej od pośrednika wynika, że Polonez został sprzedany za ponad 10 milionów dolarów. Z nieoficjalnych informacji natomiast wynika, że w miejscu tej ikony Greenpointu powstanie hotel i restauracja, a nie apartamentowiec, jak wcześniej mówiono. Przenosimy się teraz do Poughkeepsie. Tam Polonia walczy o kościół, który zbudowała ponad 100 lat temu i do końca z powodzeniem utrzymywała. Chodzi o kościół świętego Józefa, przy którym prężnie działała polska szkoła oraz biblioteka i który był też jedynym ośrodkiem kultury polskiej w Hudson Valley. 1 sierpnia, podobnie jak 19 innych świątyń w archidiecezji nowojorskiej, kościół świętego Józefa został zamknięty, a parafia została dołączona do parafii świętej Marii. Wierni od ponad roku bezskutecznie słali pisma i petycje do archidiecezji z prośbami o niezamykanie świątyni. Teraz nadzieje pokładają w Watykanie, który do 1 września ma rozpatrzyć ich apelację. W niedzielę o 10 rano parafianie zgromadzili się na wspólnej modlitwie przed wejściem do zamkniętego kościoła. Takie spotkania mają być organizowane co tydzień. Parafianie mówią też, że są gotowi wystąpić na drogę sądową w obronie swojego kościoła. A teraz informacje z Ameryki. W poniedziałkowym głosowaniu w Senacie zabrakło wymaganej większości 60 głosów, by przyjąć ustawę o wstrzymaniu federalnych funduszy dla Planned Parenthood. To organizacja promująca prawa kobiet do aborcji. Żądali tego konserwatywni politycy w związku ze skandalem, jaki wybuchł po ujawnieniu kontrowersyjnych nagrań sugerujących, iż ta organizacja handluje tkankami abortowanych płodów. Debata na ten temat powróci w Kongresie jesienią podczas dyskusji budżetowych, które konserwatywni ustawodawcy widzą jako szansę na zablokowanie funduszy dla Planned Parenthood i przekazanie ich na działalność innych organizacji zajmujących się pomocą dla kobiet. Również w poniedziałek Barack Obama ogłosił plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zakłada on zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 30% w ciągu najbliższych 15 lat. To najważniejszy krok, jaki Ameryka kiedykolwiek zrobiła, żeby powstrzymać globalne ocieplenie, stwierdził prezydent. Teraz kraj ma się skupić na produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym wiatru, słońca i wody. Realizacja planu oznacza rewolucję w amerykańskim przemyśle energetycznym, który obecnie wciąż opiera się na węglu. Przeciwnikiem takich rozwiązań jest opozycja i przemysłowe lobby. Jego przedstawiciele argumentują, że doprowadzi to do podwyższenia rachunków za prąd i zamknięcia kopalni oraz elektrowni węglowych. Karaiby mają swoją Grecję. To Puerto Rico, silnie związane z USA, m.in. wspólną walutą. Kraj ten nie spłacił obligacji, których termin wykupu minął w poniedziałek i stał się niewypłacalny. Do poniedziałku Puerto Rico miało spłacić 58 milionów zadłużenia, ale mu się to nie udało. Cały dług tego kraju natomiast to 73 miliardy dolarów, które narosły w ciągu ostatnich 40 lat. Władze tego kraju cały czas zapożyczały się, utrzymując stały deficyt budżetowy. Zazwyczaj zastanawiamy się, czy możemy ufać robotom i innym maszynom. Chcąc sprawdzić, na ile maszyna może zaufać ludziom, kanadyjscy naukowcy skonstruowali robota Hitchbota i w ubiegłym roku wysłali go autostopem m.in. przez Kanadę. Wyniki tego testu wypadły bardzo pomyślnie dla ludzkości. Niestety mniej kolorowo było w Stanach Zjednoczonych. Po 2 tygodniach wędrówki od Bostonu przez Nowy Jork robot został zniszczony przez wandali w Filadelfii. Robot wyposażony był w mikrofon, kamerę, GPS i łączność 3G. Był zdolny do komunikacji z ludźmi, ale nie mógł się samodzielnie poruszać. W podróży polegał na uprzejmości kierowców, którzy przewozili go w kolejne miejsca.
A w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika publikujemy artykuł pod tytułem Amnestia od deportacji, w którym omawiany jest raport Migration Policy Institute dotyczący realnych skutków polityki imigracyjnej obecnej administracji. W dziale Turystyka czekając na ląd, czyli wspomnienia z rejsu jachtem Fazisi na trasie Dominikana, Kuba, Maryland. A wśród wiadomości z życia Polonii piszemy o projekcji filmu Eugeniusza Starkiego pod tytułem Honor Miasta. Film poświęcony Powstaniu Warszawskiemu wyświetlany był w ubiegłym tygodniu m.in. w Instytucie Piłsudskiego na Greenpointzie. Była to jednocześnie inauguracja kina Ziuk, które teraz działać będzie w tej placówce. To nie jest film zrobiony o powstaniu dla Polonii. Wiele osób ma do mnie pretensje o to, ale ja mówię, przepraszam bardzo, nie do mnie. I na koniec przypominam o konkursie Nowego Dziennika, w którym można wygrać bilety na polski wieczór bokserski, czyli walkę Hak versus Głowacki, która odbędzie się 14 sierpnia w Prudential Center w Newarku. Aby wziąć udział w losowaniu biletów, należy kupić Nowy Dziennik, odpowiedzieć na pytania konkursowe publikowane w sekcji sportowej i wysłać je najpóźniej do 11 sierpnia do redakcji Nowego Dziennika. Szczegóły i pytania w każdym wydaniu naszej gazety. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnej nocy i zapraszam na wydanie wiadomości NDTV jutro tradycyjnie o 11 wieczorem. Natomiast już za chwilę Telewizja Republika i Wiadomości z Polski. Zapraszam.